Szanowni goście, szanowni panowie, jeśli chodzi o budżet wysłaliśmy oczywiście projekt tego budżetu. Jak co roku, ale bardzo ambitny. Więc za to dziękuję oczywiście, że pani ministra tyle energii, że takie zadanie przed sobą stawia. Oczywiście to nie tylko dla siebie, ale dla samego zespołu. Ja zawsze zwracam uwagę i to powtarzam za każdym razem, mianowicie chodzi mi o wydatki budżetowe, bo to jest taki obraz rozwoju tej naszej gminy. Ponad 50% jest przeznaczone na wydatki budżetowe, czyli te inwestycje w gminie będą po prostu realizowane. Oczywiście, że nie we wszystkich miejscowościach to się rozłoży, bo różnie to bywa, może u nas, może troszkę w Sękowej, może troszkę mniej, może przez te scalania. Więcej. To znaczy, wiem, Sękowa to teraz skok na kasę. Droga, przepraszam. Sąka, też nie drogi, za 10 milionów drogi. No właśnie, no. Droga, myślę. To jest duży, tak, no to rzeczywiście. No ale niemniej jednak dziękujemy za to i uważam, że Szanowna Rada powinna przede wszystkim, polecam, żeby ten projekt budżetu uchwalić. Tyle. Dziękuję Panie Przewodniczący bardzo. Proszę Przewodnicząca Rada. Panie Przewodniczący, Państwo Bądź, Panie Skarbnik, Panie Sekretarz, Koleżanki, Polacy zaproszeni do Rodzin. Ja tylko króciutko mówię. W swojej pracy w samorządzie utkwił mi moment, kiedy pracowaliśmy nad budżetem 5-milionowym i to dla mnie było, drodzy Państwo, olbrzymią kwotą i bardzo to przeżywałam, kiedy głosowałam. Natomiast, drodzy Państwo, razy 10. I może króciutko powiem to i z dumą, i z radością, że po raz kolejny ten nasz budżet jest prorozwojowy, inwestycyjny, dbający o rozwój naprawdę równomiernie całej naszej gminy, zarówno w aspekcie tym inwestycyjnym, jak i społecznym, jest bezpieczny. I to, co jest najważniejsze, że jest zgodny z zasadami dyscypliny finansowej. I tu gratuluję Pani Skarbnik, Pani Wójt i liczymy na to, że ten budżet będzie zrealizowany, a jak Pani obiecuje, jeszcze troszkę większy albo bardzo dużo większy. Coś się zmieni na pewno. Gratuluję jeszcze. Tak jest. Gratuluję nam. I tyle. Bardzo dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze zechce zabrać głos? Nie widzę, więc drodzy Państwo, ja też pozwolę sobie dwa słowa powiedzieć. Pani Julia, bardzo pogratuluję tego właśnie budżetu proinwestycyjnego, rozwojowego, który widzi wszystkie zakątki, bo nie mówię o samych sołectwach, ale też działalności, bo parafie są w tym wszystkim, jest kultura, jest oświata, wszystko się naprawdę w bardzo piękny sposób rozwija. Tak jak tu Pan Przewodniczący powiedział, 50% wydatków budżetowych, które jest przeznaczone na inwestycje majątkowe, mówimy to o 25 milionach w ciągu roku, ogrom pieniędzy. Ważnym elementem tej całej, powiem tak, może to zacznę troszkę kolokwialnie, ale układanki, jest niezwykle ważny element nadwyżki finansowej, którą tu Pan Skarbnik, Pani Wójt bardzo gratuluje, bo 220 tysięcy, dla niektórych może być to niedużo, ale powiem Wam tak, znam samorządy, które mają budżet ponad 100 milionowy, a mają tej nadwyżki raptem 20 tysięcy. To jest niezwykle ważny element, który nam radnym i nam mieszkańcom pokazuje, że możemy bezpiecznie patrzeć na realizację tego budżetu. Tak jak Pani powiedziała w swoim wystąpieniu, że co przyniesie rok, to jeszcze zobaczymy. Znając życie, już powiem doświadczenie Pani Wójt, wiemy, że ten budżet planowany na początku roku zawsze zwiększa się z reguły o 1/4, więc jeżeli będziemy kończyć budżet z budżetem 70-milionowym, dla mnie to nie będzie zaskoczeniem, moi drodzy. A moi drodzy, też ważnym elementem, tak jak kolega Janek Krypowski powiedział, niezwykle ważne te wszystkie drogi, które się dzieją, a w szczególności te inwestycje wodno-kanalizacyjne, gdzie niektórzy mieszkańcy, tak jak mówią, Psiary, Męcianki, Męcina Mała, zgłaszają problem wodociągowy. Ja Pani bardzo serdecznie dziękuję właśnie za,
zatem przesunięcie tego Polskiego Ładu w tym kierunku, ponieważ niezwykle mądrym i bardzo ważnym krokiem było zrezygnacja z jednego zadania turystycznego w kierunku właśnie zabezpieczenia tych wszystkich elementów. Było ryzyko, które by mogło spowodować niezrealizowanie tego zadania, a dzięki temu zrobiła Pani naprawdę wiele, żeby te pieniądze nie przepadły, zostały w gminie i zostały przeznaczone w szczególności dla naszych mieszkańców. Wysoka Rada, żeby nie przeciągać. Przesunięte. One są przesunięte, będą finansowane z innego źródła. Wysoka Rada, czy są jeszcze w dyskusji jakieś, co ktoś z Państwa zechce zabrać głos? Więc Szanowna Rado, przechodzimy do przyjęcia projektu uchwały. Przystępujemy do głosowania. Wysoka Rado, szanowni goście, szanowna Pani Wójt, gratuluję Pani Skarbnik, Pani Sekretarzu. Projekt uchwały na 2024 rok przyjęcia budżetu został przyjęty przez Wysoką Radę jednogłośnie. Gratuluję Pani Wójt. Jeżeli pozwolicie to słowo, bardzo dziękuję za tą jednomyślność i za to, że tak zawsze się wspieramy nawzajem i no ja też czuję, że te wasze oczekiwania są na tyle realne, że można je realizować. Może nie od razu, czasem trzeba poczekać, ale staramy się, żeby właśnie te wszystkie wasze bolączki rozwiązywać. Bardzo serdecznie dziękuję za to głosowanie, za tą jednomyślność i bardzo serdecznie dziękuję Pani Skarbnik za przygotowanie tego budżetu, bo to jest naprawdę trudna sprawa, żeby ogarnąć tyle obszarów i wcisnąć się jeszcze w te ramy, jakie mamy do dyspozycji. Także Kasiu, bardzo Ci dziękuję. W sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na 2024 rok i kolejne lata. I w tym punkcie oddaję głos Pani Skarbnik, która przedstawi krótko projekt WBF na Panie Przewodniczący, Szanowna Rado. Wieloletnia prognoza finansowa jest gminy Sękowa, jest instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi. Została opracowana na lata 2024-2036, czyli na okres spłaty długu. Natomiast limity na przedsięwzięcia wynikające z załącznika nr 2 również nie wykraczają poza ten okres, poza 2036 rok. Prognozy składano w oparciu o zalecenia ministra finansów zawarte wytycznych dotyczących stosowania wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Wielkości budżetowe dla 2023 roku są spójne z wielkościami zaplanowanymi w uchwale budżetowej na 2023 rok. Natomiast od 2024 dochody i wydatki budżetu ustalono na podstawie wskaźników inflacji oraz dynamiki PKB. Uwzględniono wszystkie wpływy możliwe do uzyskania, w tym wpływy dotacyjne, finansujące inwestycje w gminie. W zakresie wydatków przewidziano wielkości zapewniające realizację zadań bieżących samorządu, a także realizację inwestycji. Dla 2024 roku zaplanowano ujemną różnicę, czyli deficyt na poziomie 2 398 000 zł, która zostanie pokryta z dotacji budżetowych z lat ubiegłych. Od 2025 roku gmina planuje dodatni wynik finansowy, czyli zysk. Na nadwyżkę z lat ubiegłych składają się, tak jak Pani Wójt powiedziała w prezentacji, środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz kredyt bankowy. Rozchody w całym okresie prognozy długu to są spłaty kredytów i pożyczek, które dla 2024 roku wynoszą kwotę 6 568 060 groszy. Planowany dług gminy na koniec 2023 roku stanowi kwota 13 103
czego kwota 5 milionów 89 tysięcy to kredyt krótkoterminowy zaciągany na wyprzedzające finansowanie projektów unijnych. Kredyt ten zostanie spłacony w okresie pierwszego kwartału po rozliczeniu finansowym projektów unijnych. Bez uwzględniania kredytu krótkoterminowego dług gminy na koniec roku przewiduje się na poziomie 8 milionów złotych. W ramach wieloletniej prognozy finansowej uwzględniono przedsięwzięcia, które zostały podzielone na dwie grupy, z czego pierwsza grupa to unijne, do których zaliczamy rozwój cyberbezpieczeństwa w gminie oraz realizację zielono-niebieskiej infrastruktury, czyli dwa projekty. Pozostałe przedsięwzięcia dotyczą realizacji zadań bieżących oraz inwestycyjnych samorządu, które mają charakter długoterminowy. W ramach zadań inwestycyjnych zawarto zadania dofinansowane ze środków Polskiego Ładu, Rządowego Funduszu Ochrony Zabytków oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Pani Wójt zaprezentowała je wcześniej właśnie w tej pięknej prezentacji. Łączna wartość limitu wydatków na przedsięwzięcia bieżące to kwota 835 394 zł. Natomiast limit wydatków na przedsięwzięcia majątkowe to 18 414 041 zł. W imieniu Pani Wójt bardzo proszę Wysoką Radę o podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Serkowa, która obejmuje okres od 2024 roku do 2036. Dziękuję. Bardzo dziękuję Pani Skarbnik. Kolejny podpunkt, który dałem, jest to opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie przyjęcia wieloletnich prognozy finansowej. Bardzo proszę, w tym punkcie też oddaję głos Pani Skarbnik. Bardzo proszę o przedstawienie tej opinii. Szanowni Państwo, również skrócona uchwała składu orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, również 7 grudnia 2023 roku w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Serkowa. Skład orzekający Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie na podstawie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych oraz ustawy o finansach publicznych w osobach przewodniczących Marek Łopata, członkowie Marta Olek oraz Elżbieta Janik po zapoznaniu się z przedłożonym projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej postanowił zaopiniować pozytywnie projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Serkowa. W dniu 15 listopada, jak podaje uzasadnienie, do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie wpłynął opracowany przez wójta gminy Serkowa projekt uchwały w sprawie WPF gminy Serkowa. W wyniku analizy przedłożonego do Regionalnej Izby Obrachunkowej dokumentu skład orzekający uznał, że projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej został sporządzony z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa. Zaproponowane w projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej upoważnienia dla organu wykonawczego do zaciągania zobowiązań znajdują uzasadnienie w przepisach artykułu 228 ustawy o finansach publicznych. Uwzględniając powyższe przytoczone w uzasadnieniu treści, skład orzekający postanowił jak sentencji. Również ta opinia została zaprezentowana mieszkańcom gminy w ramach biuletynu informacji publicznej, a Wysokiej Radzie sesji, do czego do treści tego uzasadnienia odwołuję. Bardzo dziękuję Pani Skarbnik. Dziękuję za przedstawienie. Wysoka Rado. Teraz pod punkcie 7, w punkcie C jest dyskusja. Wysoka Rado, czy ktoś z Państwa zechce zabrać głos co do wieloletniej prognozy finansowej? Ja, jeżeli tylko mogę, to powiem tylko tyle, że WPF to jest w szczególności spis wszystkich zadań i spłaty pewnych działań, które będą przez lata. One wszystkie są zaplanowane, które tam są i no tak jak wcześniej powiedziałem w swoim wypowiedzi, że wszystkie sfery są tam zabezpieczone i widoczne. Także gratuluję i dziękuję Panu Wójtowi Skarbnikowi, Panu Sekretarzowi za to wszystko. Czy ktoś z Państwa? Nie widzę, więc Wysoka Rada przechodzimy do podpunktu D. Podjęcie uchwały. Bardzo proszę. Przystępujemy do głosowania. Wysoka Rado. Ten projekt również został przyjęty jednogłośnie przez Wysoką Radę. Wysoka Rado, gratuluję Pani Wójt i w tym punkcie oddaję prowadzenie tego punktu z Pani Przewodniczącej, Pani Beacie Szyba. Bardzo proszę. Dziękuję Panie Przewodniczący, Panie Sekretarzu, Panie Skarbniku, Koleżanki i Koledzy.
momencie jesteśmy w punkcie 8. Mamy projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sękowa w miejscowości Wołowiec. Projekt uchwały był szczegółowo omówiony na posiedzeniu Komisji Budżetowej. Drodzy Państwo, czy pojawiły się jakieś uwagi, wątpliwości co do tego projektu uchwały? Dziękuję bardzo, nie widzę. Czyli drodzy Państwo, przystępujemy do głosowania. Czekamy jeszcze. Dziękuję bardzo. Projekt został przyjęty jednogłośnie. Drodzy Państwo, w punkcie 9 mamy projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sękowa. Podobnie jak poprzedni projekt uchwały był także szczegółowo omówiony na posiedzeniu Komisji Budżetowej. Czy jakieś uwagi u Państwa pojawiły się? Wątpliwości? Dziękuję uprzejmie. Skoro nie ma, przystępujemy do głosowania. Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. Jesteśmy w punkcie 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sękowa w miejscowości Ropica Górna. I tu bardzo poproszę Panią Wójt o króciutkie prowadzenie omówienia projektu uchwały. Szanowni Państwo, projekt uchwały przedstawiony Państwu dotyczy zmiany przeznaczenia, przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego. Chodzi o działkę w Ropicy Górnej o numerze 241. Zresztą macie pewnie Państwo mapkę. Przeznaczenie nowe ma polegać na tym, że na tej działce będzie można zlokalizować farmę fotowoltaiczną. W tym momencie po zmianach jest taka możliwość bez zmiany studium zagospodarowania warunkowań przestrzennych i dlatego przedkładamy Państwu projekt tej zmiany na wniosek właściciela i firmy, która chce tutaj u nas zainwestować farmę fotowoltaiczną. Dziękuję Pani bardzo. Czy jakieś pytania do tego projektu uchwały? Na ten moment nie widzę. Drodzy Państwo, przystępujemy do głosowania. Dziękuję. Projekt uchwały został przyjęty jednomyślnie. Drodzy Państwo, jesteśmy teraz w punkcie 11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Sękowa z dotychczasowym dzierżawcą. Projekt uchwały był omówiony. Dotyczy to pól na tzw. pańskich polach. Czy Państwo macie jakieś uwagi, zapytania? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Dziękuję. Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. W punkcie 12 mamy projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego usytuowanego w Małostowie na okres do lat 3 dotychczasowym najemcom. Drodzy Państwo, projekt też był omówiony. Dokładnie jest to dzierżawa lokalu 3 wyciągu w Małostowie. Czy jakieś uwagi, pytania pojawiają się? Nie widzę. No, przystępujemy do głosowania. Projekt uchwały został przyjęty jednomyślnie. I drodzy Państwo, przekazuję prowadzenie w punkcie 13 Panu Przewodniczącemu. Dziękuję bardzo. Dziękuję Panu Przewodniczącemu. Przechodzimy do punktu 13. Jest to projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników, ochotniczych straży pożarnych oraz za szkolenie. Panie Wójcie.
Bardzo proszę, oddaję głos w celu omówienia tego projektu uchwały. Bardzo dziękuję i faktycznie króciutko. Proszę Państwa, uległy zmianie przepisy regulujące właśnie temat ustalania ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków. Zmiana ta dotyczy tego, że Rada Gminy powinna wypowiedzieć się na temat taki, czy kandydat na strażaka może za szkolenia również uzyskać rekompensatę w formie tego ekwiwalentu. I również no, przy tej okazji no, można zwaloryzować no, stawkę ekwiwalentu. Myśmy odbyli zebranie Zarządu Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych. W tych zebraniach uczestniczą wszyscy prezesi i naczelnicy wszystkich naszych jednostek i po takiej no, bardzo merytorycznej debacie uzgodniliśmy stanowisko następujące. Jak chodzi o ekwiwalent za udział w akcjach, to no, doszliśmy do porozumienia, ustaliliśmy waloryzację 20%. W tym momencie stawka godzinowa dla strażaków to jest 15 zł. Za wyjazdy do akcji, oczywiście to muszą być wszystkie warunki spełnione. 20% no to nam daje 18 zł za godzinę. Jest to taka stawka, która w zasadzie we wszystkich gminach, niektórych jest więcej, ale